zatem do tego, co się zmieniło w ustawie VAT. Od razu proszę Państwa, żebyście do mnie nie strzelali, bo to nie ja wymyśliłem. Ja Wam tylko powiem, co się dzieje. Po pierwsze, pojawiło się już w 2016 roku coś takiego, co się nazywa nadużycie prawa. I teraz bardzo bym Państwa prosił, żeby w cichości ducha spróbować sobie przeczytać tą definicję. Co to jest nadużycie prawa wobec fiskusa? Bo ja uważam, że to jest po prostu majstersztyk. Nadużycie prawa to dokonanie czynności, które pomimo spełnienia warunków formalnych z ustawy miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy, czytaj przepisy podatkowe. Proszę Państwa, co to znaczy? I teraz chciałem Wam powiedzieć, jakie jest źródło tego przepisu. To jest troszeczkę tak, że rok temu słyszeliście o tych niedobrych bardzo korporacjach, które wyprowadzały pieniądze za granicę, uzyskały tak zwane korzyści podatkowe i teraz powiedzieli Wam, że żeby tych malutkich tak nie tłamsić, to jest specjalny próg, ta korzyść podatkowa to jest 100 tysięcy złotych i powstaje specjalna komisja przy ministrze fajansów, który mówi, że te postępowania to tylko on będzie prowadził, żeby to było takie sprawiedliwe. Tak. W podatku dochodowym. A w VAT-ie, proszę Państwa, po cichusieńku wprowadzono Wam taki pasztet. I teraz, co to oznacza? To oznacza tyle, że każda transakcja, która fiskusowi wyda się podejrzana, powoduje, że być może zapłaciliście za mało VAT-u. W związku z powyższym działacie w celu sprzecznym z ustawą. Żaden inny przepis nie jest potrzebny. Mógłbym ograniczyć ustawę VAT do dwóch przepisów. Jedna mówiący zapłać 23% od każdej transakcji, a druga, że jeżeli coś zrobisz nie tak, to ja ci przywalę. Ja przepraszam za porównanie, ale generalnie rzecz biorąc to jest tak, że pijana małpa dostała do ręki brzytwę. Naprawdę się to niczym nie różni, bo ja czytałem wiele protokołów i mimo tego, że obowiązują przepisy prawa, które mówią, że fiskus powinien pewne rzeczy udowodnić, że co do zasady państwo są niewinni, że racja jest po stronie podatnika, chyba że ktoś udowodni inaczej, to ja państwu coś zacytuję. Urząd Skarbowy w Płocku, bo to już mogę powiedzieć. Cytat z protokołu. Kontrolujący podjęli uzasadnione podejrzenie, że ta transakcja jest jakaś nie taka, jaka być powinna, a po przesłuchaniu strony i świadka utwierdzili się w tym, że ta transakcja chyba nie jest taka, jaka być powinna. Na tej podstawie przywalono panu 1 200 000 do dopłaty. Ja prawie dokładnie to cytuję, nie słowo po słowie, ale chodzi o to, że nabrali podejrzeń, ugruntowali te podejrzenia, niczego nie byli w stanie udowodnić, ale na wszelki wypadek, ale firmy nie ma. No nie dziwne.